Mamy drafta już? Dobra, draft się zaczyna. Ludzie, Po będziemy grać. Wojtyły? Patrzcie, gdzie u Wojtka. To nie ma wyjebane. Ale tu najwyżej będziemy grać. Dobra, draft zaczęty. Wojtyła tylko leży i wpierdala kurczaki. No, no, no właśnie. Jak on od dwóch godzin nie zjadł wszystkich kurczaków? Jakie kurczaki? Gastro. KFC chyba, KFC. Nie. Podczas serii to nie jest najbardziej optymalny. Słabo, no, podczas serii. No. Może pauza długa wjechać. Niko Bandla czy Koluda? Ciekawe. To bardziej Wysockiego taki ban chyba. Jemu się kończy czepion powoli. Niko ban, zgodnie z zapowiedzią. I Jone ban. To nie wiem, czy zgodnie z zapowiedzią, ale... I co teraz Wysocki zagra? Azirem? Wysocki może zagrać Action, a nie Azir. Tym na pewno gra. Action, a nie Azir, okej. Okay. No i dalej już kurwa ciężko, jak tak patrzę. Czy zaraz... Okej, okay, Graves dla szatana. Sigma. Tylko ostatnio jak Wysocki grał LeBlanc, to grał pod tego ten bolid z Hullbreakerem. To nie wiem, czy on pamięta, jak się grała po LeBlanc. Ucalmy to, tak? Ludzie, którzy spektują tą gierkę, nie mają prawa śmiać się z naszych pików, bo przypomnę, nie są w finale. To my jesteśmy finalistami i to my tak. Jakby, wszyscy, wiesz, co są na tych analizdeskach, co podpadali, rodzinę. Tak, to są, to po są prostu... szczochy, nie? Tak, to są szczochy, które odpadły i teraz coś czekają, ale my jedziemy dalej, karawana jedzie dalej. Każdy dalej potrafi pierdolić z fotela, jak już przyjebał, kurwa, jak, albo wiesz, jak jest za ekranem. Oczywiście, że tak. A, Swain jeszcze open, ale on się pałe, no Azir. Uch, Azir. A Syncroft czym zagra? Jakiś tank? Coś wcześniej o Poppy mówił. Ale może czy on chce Kindred... grać Poppy? Diana! Diana Yasuo, Diana Yasuo. Tak! Jest i Diana Yasuo pod kontent. Mamy to. Yasuo jest dobry w Azira? No z Dianą, może tak. Nie jest taki zły chyba, no, z Dianą. No w early ogólnie Azir nie jest jakoś super potężny. No tak, teraz jak masz te, wiesz, te runy są pozmieniane, to ja widziałem, że... W ogóle Diana to trochę niedoceniany ludzik, mi się wydaje. Diana niedoceniany ludek? Moim zdaniem też, ale jak w enemy teamie jest jakiś niemobilny AD carry. Ale na przykład w Leone moim zdaniem będzie słabo. W Leone Kai'Sa Diana nie jest aż tak. No ciężko, dobra. Ciężko. Draven. No Leone Kai'Sa moim zdaniem jest spoko, tutaj się mogą faktycznie na linii przeżyć. Na Filiosa i jeszcze counterpick na supporcie. Ty czekaj, k***wa! Ty, ja myślałem, że to Czekolad gra tym Yasuo. Nie, i mówię, to... może dają sobie radę. Nie, to Wysocki gra tym Yasuo. Okej, okay, dobra, GG. Niech on odda tego Yasuo, kurwa, temu Miwakowi. Na Yasuo, w tym splicie, 5 zagranych gier. Z czego? 40% wygranych, 7 killi na grę i 11 wyjebek na grę. W tamtym splicie tego sezonu, na Yasuo, mieliśmy 13 gier, 46% win ratio, 6,5 killa na grę, 9 wyjebek na grę. No i niech będzie jeszcze rok temu, no rok temu już lepiej, 17-11 win-lose, no ale i tak jest 8 wyjebek i 10 wyjebek i 8 kili na grę. Wysocki to... twierdzi, że nie da się reakcjonować na Jaxa i jest to unplayable matchup. Nie no kurwa, Sejona Jaxa na chillu wystoisz, no wiadomo, potem pod Divine już jest ciężko, ale Sejona to ma mało matchupów takich, że nie może wystać. Masz Sejona chyba na wszystko wystoisz, no ten jest... ludek ma tak naprawdę wszystko, ma E, żeby sobie dobijać creepy, cool, wave clear, double shield. Także tak, no, Wysocki zagrał Yasuo przez ostatnie 2 lata 35 gier. Przygotowywał tego Yasuo na ten moment. I, o ile obstawił na przeciwną drużynę na LVBet, no to na ten moment właśnie go przygotował, tak. Ten Rybson zdaje sobie sprawę, że obrażenie Youngmana może się skończyć dobrze. Panie kolego, to nie ja go wyzywałem, to nie ja wyzywam Youngmana. Jak? Dobra, na szybkości, kto wygrywa? No mogą, no zobaczymy, no nie wiem jak Srakulec na tym Yasuo sobie poradzi. To jest kluczowe dla przebiegu tej serii. 2-2 no tak. I Wysocki płacze po przegraniu piątej mapy, no to by był najlepszy scenariusz. Od czego będzie ta gra zależała? Chyba od tego jak Wysocki sobie poradzi na tym Yasuo. Imo, no tak. Jak jest 2-1? Nie, jak jest 2-1? To Sion robi tego strata co T1 zrobiło kiedyś na LCK. Zobacz, podsłuchuje cię, robi to Sionem. Nie. No jak? A jaki to by strat? No taki, że idziesz bota, farmisz z dżunglerem i się wypierdalasz na dive'ie. No tak, no to robi właśnie ten strat. Tak, a skąd wiesz? No to zobacz jak się kręci. No taki invade po prostu. On tu zostaje. No bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak na to odpowiedzieć. Jako dżungler, no bo co teraz zrobisz w takiej sytuacji? No bot ci po prostu, bot ci umiera. No jak zrobią 3 bot side campy i pójdą na bota zdive'ować? No. No, widziałem, że ludzie na przykład próbowali zrobić start na golemach. No, Pyrka dunglerem, tak mówi, no Pyrka tak mówi, że albo robili wilki i biegli tam na bota. Ciężko coś na to zrobić, tak szczerze. I próbują to chyba zakręcić. Bo Sion jest tak broken, no jakbym był to painter, to grał tylko Sionem.
AD, AD może grać tankiem. AD, tank. Mi się wydaje, że byłbyś gorszą wersją Krzychulca. No, nie. Kurwa, ja na topie normalnie, stary, ja na topie robię 5 dżungli aktualnie. Jest Syncroft zrobiony wilki w bota. Wkręci tak, widzimy minimapkę, będzie coverował Syncroft swój botlane. Chyba ghostuje. No i nic z tego dive'a, i Sion powinien być stratny. I tutaj ja nie zrobią zrobi... nawet golemów. Nie robią golemków? Oj, coś jest nie halo. Oj. Something is not halo. Oj, 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 jeszcze te... O Jezu, je, dzieje się tragedia. Nie jest tak źle, no ja. Tragedia, bo teraz Sion się odpala. A ja jeden wiem, za dwa. Dlaczego, to nie dlaczego oni skraszowali? O Jezu. Szlatan flash. Konsasz? Ukąsi? Nie? Oj. Ukąsi! Że to nie wyszło źle. Nie wyszło źle, nie wyszło źle. Dobrze wyszło. A mogło wyjść o wiele lepiej, gdyby tam Leona w początku walnęła do kombo. No to się o git w sumie, bez kitu. Ej, powalone to jest, szczerze mówiąc, bo ciężko na to zareagować. Walą swordy Gravesem ma ziomuś. Ale dlaczego oni straszowali kanona i oni robili tych golemów? Nie rozumiem tego totalnie. Chyba jak ktoś się zajmował w akcji, albo jungler, albo bot. A może myśleli, golemy, że zdążą przed Dianą? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie zrobili, to Syncroft zrobił. Znaczy oni w ogóle zaczęli od Reda z jakiegoś powodu, zamiast od Raptorów. Raptory, Red, golemy, wtedy masz trójkę, jak rozliczasz na wave'ie. No. A. Mhm. Rob na mida, czy Yasuo upadnie po raz pierwszy? To chyba ciężko będzie zabić. Ale będzie flash palony chyba. O! Ale zwarcił. To jest to doświadczenie na Yasuo. A, no tak też może być. O, Syncroft mówi, że coś flipuje. Flipuje? Wiem co. Classic. Classic, no. Kurde, Kasek się w ogóle bitka? Nie boi. No, Kasek to taki ziomal. I oni myślą, że on będzie też gank jakiś pewnie. Dlatego uciekają, bo oni wygrali tą walkę, co czy nie? Oni widzą Gravesa na midzie, a i tak Kasek objeżdża, on się nie boi. Zobacz lewej. O, z flashem wjechał. Nie no, to jest dobre akurat. Był flash za flash, tak, czy nie? Flashnął? Ktoś w ogóle flashnął? Chyba nikt nie flashnął. Chyba nie. No ale jakby się udało. A, no tak. Ja spinkuję tutaj. Tak, ale to nic nie zrobimy, nie bijmy się tam. Dajemy tego smoka, oddajemy. Co on tak na kurwia? Jest dragon. No tak, zaczęli na tym pierwszym poziomie, a teraz nuduj. No i Konsas przegrywa ten matchup. A myślę, że no, Jack się skaluje lepiej, więc... Konsas z problemami, a będą jeszcze większe. Nie ma szans, że on wyda ten matchup, nie? Ale można wyjść na zero, myślę, na zero, lekko na minus w tym matchupie. No to po chuj był ten Sion. Sion był blindem chyba. Nie. Nie, no last pick. Sion był last pickiem, aha. Bez kitu, no tak, faktycznie. No ale tutaj ciężko skontrować chyba z counter, z tym swoim champion poolem. Zed, aby tu nie spikował. No ale a G-pick? Że on grał, bo kiedyś mam zwykłą tego Gangplanka praktycznie. No to prawda, ale on jakoś nie chce grać G-packiem. Ale ten G-pack też jest inny niż kiedyś, bo kiedy G-pack to był pod Lane Kingdom. A teraz jest G-pack pod skalowanie. No sobie tak, bo tam jakiś grasp dziwnie działa, nie? Na tym no. No grasp i też już Corruption Potion nie jest taki sam jak za jego czasów. Ale Corruption Potion nikt tego nie grał, to jest ze Slitem, tak samo jak Predator. No tak, tak. Kiedyś był dobry na Gangplanku. Erka Sion, oho, wjazd. Czy mogę tu odpojęta podejść? Nie, mogę zablokować. Ej, słuchajcie, ej chłopaki, Sion nie ma Erki, bijemy się na tym. Bez Erki na midzie. Dobra, to bijemy się na tym. Tylko nie użyjcie głównego cooldownów, cofnijcie się i za 30 sekund zaczynamy Heralda, ok? Ulight. Dobra. Chwila, bijemy się. Duże rolin na bocie, kurwa, nam Grave sam idzie, może wejść od góry? O kurde, jak tą mapę można oddalić w ogóle. No kontrol nie wiedziałem, że tak się da. Ile? Zupę. Ty kurwa, zbugowało mi się, o. Ty tylasz? O kurwa. Można oddalać i oddalać. Całą mapę, no. Można jechać do końca. To czemu nie mówiłeś o tym? No bo ty można sobie ustawić stare graficzki jakieś śmieszne. Aha. Ja nie wiem, o, wjazd na bocie! Ja pierdziałem, ile to trollować trzeba. Przyjrzyjmy się temu, oj, Aphelios! Nie no, z tymi broniami o. Chcesz bić się? Pojebało cię? No, wie, chyba będziemy mieli zapierdol na streamie, jeszcze jedna gra. No. Niestety. Spokojnie! Tutaj szpec na midlane. Mówisz, postara się? Tak, coś ugotuje. Szekolud? Nie no, Wysocki akurat. Aha. Że Wysocki ugotuje, no, winka tak. Na przeciwników. Ej, też masz dobrze, ej, Simi Wagnet! Nie ma flesza. Ma Q up, nie ma warda, czy dobiegnie do fali? Biegnie, ale nie dobiegnie. Aj. Zestrzelony.
Ale coś Syncroft zaczął dużo farmić, o dziwo. No. A co taki, mikrofon, ty? No, coś się zmieniło. Co to za mikrofon? Tak mapę oddalił. Co, gdzie? No ty z kosmosu gada do nas. Halo. No. Teraz klasyczny Puki. Tamte Puki Astronauta. Teraz to chyba Syncroft. My bierzemy cały tower wysocki. Tak. Zion ma tepeka, więc uwaga, ale nie marki. Chodź do mida, Alistar. Chodź. Nie heraldujesz? Heraldujesz. Bijmy się, chodź. Chodź. Ja mam lowa, nie? Na TPS Jona, uwaga na TPS Jona. Azir ma flasher. Okej. Ale on nie ma arki. Azir schodzi. Jestem fajny. Patrz. Możecie zbaitować TPK jakoś? Jeszcze tutaj heraldzi zajebał. Oj, wjeżdża tutaj Syncroft. Wszystko w Syncrofa. Wysockiego tu nie ma. Oj, to jest dobre, może dobre. Aj, mid gap. Ale już biegnie Yasuo. Biegnie i mówi, że jest już. Biegnie, 1/3 HP. Co zrobi? No, może coś... Windwall, który nic nie daje. Wojt tylko zagubiony, podrzucił. Yasuo? Marmorpena Yasuo. Okej, okay, jest jeden. Nietrafiony tornado. Zara ultima. O, ładnie jest zwykły commit. Aj no, trochę bezużyteczny ten Yasuo. Supporta zabił, ale jakim kosztem? A Kaseko, on się skaluje z deskami, więc nie wiem, czy warto go zabijać. Jak Baus. No, to prawda. Oj, Romo na mida od Simiwaka, prawdopodobnie nieskolowany. Oj, nie ucieknie czekolad, to jest... Ohoho. Ho. Martwa czekoladka. Ale już ma koronkę. Oj, czy też szlatan tutaj się kampi, czy ulaj twoje ściekuje krzak? Oj, twoje ściekuje, jest martwy. O Jezu! Nie, zabiję go, ulaj. Nie. Oślepił go. Smoke screen, jaki nikt nie ma, flesza Simiwaka, ale... Tepek za plecy od Azira! Ta Syncroft, kurwa, kolejna akcja Syncrofta widzę na bosie. No Syncroft poszedł w Roma, powiedział, że jest nudy na topie. Nie no, Syncroft tu pada bez flesza, nie wybiegnie chyba z tego. Chociaż 2 sekundy na W Azira, na Q Azira, wybieg, dziwne, nie spodziewałem się. No i nagle Syzyfek z dwoma killami. Ale Kaseko mu odpuści? Coś czuję, że nie odpuści. A jednak. A co to jest odpowiedź Youngmana? Co to jest? Youngman ci odpowiedział? Youngman nie odpisał. O kurde. Ja to będzie, tak. Będzie solóweczka chyba, co? Youngman odpisał, proszę cię Rybson, wiem, że ty jeszcze jesteś małolaczki w ogóle, ale weź za nie odpowiedź japeczkę i coś powiesz, to zastanów się 3 razy. Nie żeby coś, bo większość moich znajomych to debile, co wylądowali w pierdu, ale ty kurwa to przy nich jesteś arcyzban. Weź czujku, zastanów 4 razy za nim coś powiesz, to jest ze story Youngmana. Rel. Czyli właśnie już masz przeciwnika na te gołe pięści. Tak, bo nie wiem, czy w ogóle strzelałeś, Marcin. Ja wnioskuję znane formuły. No. Ja chcę na gołe pięści stąpić, bo przecież dozwolone były. A Random Bruce? Random Bruce'em. Random Bruce jeszcze nie wie o tym, ale się zgodzi, jak będzie presja tłumu. O, taki jest. Patrzcie mu rajdzika dasz, to się zgodzi jak chuj. No nie wiem, Artur. Nie, na gołe pięści nie mogę rękę połamać, ja mam bardzo słabe kości. Ja mam za nich mięśni w lewej ręce. Nie wiem. Ja mam za nich mięśni w lewej ręce. To będziesz tylko prawą bić, no przecież nie musisz lewą. No tak, będę tak strefował. Pik. Oj, czekola znowu deska. No bejtuje póki co. Ten Yasuo. No bejtuje. Ale Yasuo się nie skaluje. 9 ledów mu jeszcze brakuje. Ale ma 120 creepów, farmi dobrze. Powiem ci tak. Nawet największy głąb finalnie na Yasuo jest w stanie, kurwa, zrobić 3 itemy i Coolbreakera i pójść na side, klikać turret, nie? No ale faktycznie mają teamfighty raczej pod Yasuo, no, z Nudianą i Alistarem. Maj? Mamy TPK. Ja biegnę od razu na Heraldo. Uwaga na arkę Sejona, on będzie arkował, więc ktoś no musi zablokować Alistarem. Ja mogę. No. Tylko jestem w tyle. Może zwanshotujemy? Nie macie Alistara tam jeszcze, uwaga. Nie zwanshotujemy tego. Mają flesze. Musisz już tapować coś. No to tapuję. Ale musimy czekać na Alistara, jak się da. Resetuję się. Diana ma flesha z ulti, czy tu będzie jakiś 5-man ult? Ciężko, bo Leona robi... Co robi Wysocki? Alista combo w Leonę! Czemu Wysocki wchodzi w Herald Pita? Gdzie jest Wysocki? Kurwa, ej! Zabił szatana! Zabił szatana solo! Dawaj jeszcze Windwall tam, je? Nie ma. Oni 3v4 to nie mogą wygrać. Na 4v3! No, Sion jest potężny. No. Nie do zajebania ten konsacz. Raz Leona tankuje, raz Sion i siemanko. No ale Wojt już tak nieoptymalnie combo w Leona, Alistarem. Space Maker czy nie? No bo co miał... Bo tak kurwa awkward było, no bo Diana nie może wejść. O się... kurde, ale... Jak wjechali, co? Zabłądził? No, ładnie. No, miał być tak do przodu.
Ulight 3-0, Syzyfek no, nagle 4 kile dostał. Ta KS'a już nie powróci do tej gry, a jednak. Nigdy nie można skreślać tego botlane'u Syzyfek Kaseko. Oj, Kaseko. Czy on tylko baituje? Nie zabije, nie zabije. Baituje jak zwykle. Oj. O! Bardzo odważny ten bait. Jednak nie. Kto koło skaluje? O, jeden na jeden. Azir dobrze skaluje, nie? Ale Yasuo, Diana, Jax nie by mogło go zwanshotować. A myślisz, dać złapać? Chyba nie, no. O kurwa, czekolad. Jeśli robi, to może się dać złapać. Ucieknie z tego wysoski? Zabił, zabił. Nie, ale czekolad jest nobem. Jednak czekolad przegra grę na Yasuo Wysockiego, to... Mental. Mental, no. Wyjebał flasher, nie trafił. No. Czuję, że więcej nie mogę zrobić, widzę, naprawdę, kurwo. Staram się jak mogę, ale więcej nie mogę zrobić, dosłownie. Za co Kajsa ma 400 golda bounty? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo zbichałem 800 golda prawie. Bez kitu, fajna gierka. Nie, te bounty tu dalej nie rozumiem, nie even, zrozumiem. Even w goldzie, on jest do tyłu, znaczy even w team jest w goldzie, on jest do tyłu w goldzie, cienem jadek. Jest tyle wart. A za to Graves nie ma żadnego bounty, kiedy jest 1k ahead. No bo dawno nie padła ta Kajsa. Chyba jakoś tak działa. Oj! Ale już teraz chyba nie ucieknie, kur, tak. Shutdown dla Feliosa. I jeszcze Kaseko umiera. I jeszcze Szlatan. Oj! Push bot, push bot, push bot. I weź te pina to po coś. Nie wyjdzie ten tower. Po prostu w wave i... Szybko wyjaśnili. Strasznie dobre teamy zrobiliście, admini. Każda praktycznie seria kończy się po 5 grach. No. No, powiedzmy. Nie no, były zbalansowane no. Jak to jeszcze trochę poskalujemy, to może dajmy Yasuo, nie skaruję z Jaxem w KW. No. Uważaj na bocie, Max. Teraz nie jest podobny. Cofaj. Stopa teraz na Yasuo. Ale spokojnie, jako Team Kaseka bym się jeszcze o nic tutaj nie stresował, bo na piątą grę dalej Mundioka jest open. Więc... Ale gdzie? No to Mundiokiem? To mi się wydaje, że szybki WoD od Krzycha odpali w przerwie tej 15-minutowej. Może się czegoś nauczy. Podejdźmy po ten mid tower, podejdźmy teraz, ale ja bym podszedł i tak. Azir ma zejście, ja mam TP. Podejdźmy tutaj, podejdźmy, mamy flesze, podejdźmy. Weźmy tylko ten tower, ok? I spierdalamy. A, uwaga na arkę Azira od dołu. No. O ten Azir póki co... Cienki. No, patrz na jego itemy, ziomek pod tanka robi. Jeszcze będzie każdy pracować to. Jak na tym midzie, nie? Oj, Tinkroft może się podniecić. O kurwa, co to za fejsek? W jedną osobę? One shot, szatana, szatan dead. No przez Windwalla, nie może strzelać Syzyfa. Ale to było ulti w jedną osobę i chyba padnie tym Yasuo? GG. To wygrywa. Dawaj tego, Nashor. Tego też! Nashor. Ładnie, Wojciech, kurwa, wjechałeś. Azir ma... nie ma Erki, nie? Nie ma Erki, nie ma Azir Erki. Ja odwrócę do niego przez pit, dobra? Tu, stój w tym krzaczku. Tak, ja do ciebie przyjdę. Dobra, nice. Możemy podstawić się skampić, chodźmy się tu gdzieś skampić. Możemy. Tak, nie mają wizji w ogóle w bocie. Wydaje mi się, że możemy tylko wave kierować, ale możemy spróbować. Chodźmy się, chodźmy przyknużyć, bo... Ten Yasuo może zimpuje tak, ok? Jackstab, muszę iść na pierdolę. Look. Idź na bot. Idź na bota. Idę dobra. Nice. Dobra, cofnę. Ale tu Gordinger fakt byłby spoko, no. No, to prawda akurat. Szlata to tak idzie i dostaje ciągle combo od kogoś. Ale czemu on face czekuje tak głęboko? No, ale jest na kolejną mapę pewnie. 5 sekund, 5 sekund. Oj. Mam ją chyba! Bomba! O kurwa! Jakaś podbitka dla mnie! Podbitka dla mnie! Zabijają już wszystkich, kurwa! Czy to już będzie fajne? Dobra, ja wezmę top 2, ale później smoka gramy. Jeszcze nie, jeszcze będę się męczyć. 10 map dzisiaj, Marcin, 10 map! No. Ale zapierdol. Klasik. Nie, ostatnio finał się chyba 3-0 skończył w sumie. Ale w tym Xeo Cupie to chyba każda seria dosłownie trwa 10 meczów oprócz tej... Oprócz tej waszej, no, to prawda. Oprócz tej naszej, no. No to zajebiste show daliśmy. Nie! My też nie... A nie, bo 3-1 było 4, bez kitu. 4 gry mieliśmy. Ja pierdykam. Czyli jednak były zbilansowane składy. No właśnie, tak? No nie było takich stompów, więc to nie, to stompy były chyba, ale nie takie oczywiste. No nie no, chodzi mi o to, że nie było 3-0 takiego typowego. No raz było to 3-0. Wczoraj Tinkroft przegrał, ale...
Tutaj... No ale dzisiaj jest wyrównane, więc... Nie, bez hitów, wczoraj było 3-0, faktycznie. Bo to był ten sam mecz, tak? No tak, to same składy. To był też wysocki na czego... No właśnie, no to... Ewidentnie gorszy dzień ktoś miał, albo ktoś lepszy. Aaaa, dobra, faktycznie, to ma sens akurat. Szlatan wczoraj nie streamował, było 3-0, teraz nagle streamuje i jest 2-2, ma to sens. No to faktycznie. obrys, no. Nie, no spoko, jest wszystko okej. Okay. Na pewno nie gostuje, na pewno. Teraz Szlatan powinien powiedzieć tak, wiesz, że... No, panowie, ja muszę skończyć streama, muszę skupić na tym mapę przedać. I wygrywałem 20 minut. O, łanerka! Ej, to nie gra tak źle! Mikrof nie może się ruszać. No i teraz ciężko, bo kto zabije? Syfka i Azira. Ta gra jeszcze nie skończyła w sobie, jeszcze tak na tanki na kurwa! Czemu on podchodzi na Beledial, Tureta? 2-1-5 w chwilach. Gang? Gang. Idę po jedzonko. Proszę, kurwa, grajmy tą grę, okej? Okay? Możemy ją wygrać jeszcze. Serio, może na pauzę tam, bo już nie wytrzymam, no. No. Kiery są z rozwiską i sprawę. Sytuacja z nami, czekolada. Po prostu bez obraźliwości. Każdy ma swoje zdanie, a szanuj się nawzajem. Pozdrawiam Youngman. Pozdrawiam panie Youngman. Nie ma szerki. Nieprawda. Nie ma spiny. Synchro będzie intować panowie zawsze. Bo on myśli, że jest nieśmiertelny. Ulaj też, ulaj też. A ten stoper ma w ogóle. No czy drużyna czekoludków znajdzie jeszcze jakieś rozwiązanie, żeby nie wjebać tej gry? Tak szczerze, jak nie będą intować, to nie wiem, czy łatwo jest skończyć tą grę. Bo jeszcze Soula nie ma, do Eldera daleko. Mają Azira, więc jak będą grali, żeby stalować, to mogą stalować tą grę. Chyba na Shortufa powinien mieć zaraz i idziemy. Synchroff robi Shadow Flame'a w 30 minucie. Nie wiem, czy mi się to podoba. Soula AP jest. Chyba okej. Okay. On będzie miał flat pena, teoretycznie. W sensie... Nie wiem, było kupić tego? Wojstafa Rabadona teraz już? No myślę, że jak jesteś taki head, to możesz robić Rabadona. No Rabadon byłby lepszy. Całej gry. Sajon, tak powoli? Dawaj tego Sajona. Oj. Okej. Okay. Sajona. To jest chyba ok. Ale to ma godne będzie. Oj, on pada. Dawaj bota, lecimy dalej. Pa, zabijcie tą kurwę. Pa, jeden, drugi. Ale gosi, 150 na headstealu. To możesz kombować. Nie ma nas. Lone. O kurde. Nie dobiegniemy, uwaga. Grać powoli. Oj, chwila, mogę wejść. Kurwa, nie mam supporta. Jest wysoki, trochę może intować. Nie ma many na kurz. Nie ma many na skok. Myślałem, że wysoki będzie zbyt nie. O, jest gazdy tagro. Mogę zbejtować, ale nie ma many. Ja żyję, dajcie mi przeżyć tego. O nie, koniec. Oj, czekolud, jest tilted. Nie, to nie jest koniec. W tym kursie zawarłem 7 lat grania pro. Będziesz Szlatana z jaką oczami zapierdala sobie wejdziesz, Szlatan. Serio? Myślisz, że serio nie chce grać. Jestem pewien, że takiej gry mu się nie chce grać na Yasuo Diana. Pamiętasz, jak jeszcze Szlatan grał na midzie i był taki super popierdolony? I wszystkich wyzywał co... No i grał tylko LeBlanc. On dalej jest. Grał tylko LeBlanc Orianą? No tak, i kamera tylko na klawiaturę była. No. Jak dopa. No, jak dopa. A bo jeszcze TF-em grał, no. Ten cak zestiluje. Jak? Kto zestiluje? Leon, serki. Dobra, Jace, cofamy? Mamy go. Reset smog? Tak. Robimy Drake'a i co, i recallujemy, czy walczymy? Kurwa. Ja bym flanki zrobił. Kurwa, chodźmy przez tego bota. Czekajcie na mnie. Ale to Diana, go. Uwaga w tym czołku, please. Leona, dalej, Leona. Zakochał. Ja pierdolę! Ta kreacja. Buenissima! Ale weź. To jest kurwa to! Buenissima! To po włosku kurwa. A to nie jest bellissima jakie? Nie, buenissima to po włosku kurwa jest. Ja typuję topa. Nie wiem jak jest. Ja znam tylko kurwa język ruchania i dymania enemies, nie? Goni, no i oficjalnie czekolad wjebał na Wysockiego na Yasuo. Można to powiedzieć. Ale czym teraz Wysocki zagra? Akszanem. No, jeszcze coś Yasuo wynajdzie, ale to już będzie nieoptymalne. Nie spodziewaliśmy się Yasuo, panowie, więc ciężko przewidzieć, co tu będzie następne spikowane. Piąta no i gra. Mamy 2-2! Ale dzisiaj zapierdol. Jego kurde, ale team Synchro w 10 grę pod rząd grają. Proste fakty. Kurwa, jeszcze gra trzeba, no ja pierdolę, nie, naprawdę, no, to jest 10 gier! My dzisiaj dokumentujemy, nie, Marcin? No ta! No tak! Już ten. Nie no, 13.
Jak od wczoraj. Aha, chociaż no, powiem no. ci se, te co graliśmy no. niby, to ty też chyba bardziej komentowałeś niż grałeś. Tak? Tak, co Czekoludek mówi, ten zmutowany, oho. Oho. Ale spoceni, kurwa. No wiesz, tutaj dużo ale pieniędzy jest. Spokojnie, spokojnie. Może mi się wpierdolić zawsze na Discord, nie? A ty grasz kasakotem, czy ja mogę zagrać? Ej, a nie możemy tego zbanować po prostu, jak nie gramy tym? No powiedział właśnie to. Wygonili cię? Nie no, co? Jak mają wygonić, kurwa? Człowieku, jestem adminem. Co, dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Nie, ale na pewno jest mega spinka na Winka. Dużo już opcji nie zostało, nie? No dobra, ale coś bez Akszana, nie? Oh mama, yo mama, yo mama, oh mama, yo.